Urodziłem się w rodzinie katolickiej. W naszym domu nigdy nie było sytuacji patologicznych. Rodzice od dziecka wpajali nam, jak mamy żyć, jak pomagać, jak nie być obojętnym na czyjeś cierpienie. Od najmłodszych lat byłem bardzo wrażliwy. Sport nigdy mnie nie interesował. Nie miałem też rówieśników. Można powiedzieć, uchodziłem za samotnika. Jedno, czego najbardziej pragnąłem w życiu, po miłości do rodziców, najbardziej kochałem muzykę. Zawsze marzyłem o graniu, o śpiewaniu, o tworzeniu muzyki. Na pierwszą komunię świętą dostałem malutki keyboard z małymi klawiszami. Bardzo szybko zacząłem na nim grać. Zacząłem grać tak, choćbym grał już od lat. Obgrywałem na nim wszystkie uroczystości rodzinne. Ojciec ciężko pracował na kopalni, a mama w sklepie. A ja od najmłodszych lat zacząłem grać z kolegami, którzy tak w sumie pracowali albo w ogóle nie pracowali, zmieniali pracę jak chcieli. Poznałem kogoś, kto zabrał mi całą tą bolączkę, moją wrażliwość. Mianowicie stał się bardzo szybko moim najlepszym przyjacielem i towarzyszem przez długie lata. A był nim alkohol. Pod wpływem alkoholu stawałem się zupełnie innym człowiekiem. Można powiedzieć odzwierciedleniem samego siebie. Znikała cała wrażliwość, stawałem się twardy, potrafiłem odezwać się do dziewczyn. Bardzo szybko stawałem się duszą towarzystwa. Początkowo rodzice byli ze mnie dumni. Mając zaledwie kilkanaście lat, zarabiałem już pieniądze i to niemałe. Wypracowałem sobie umiejętność oszukiwania, kłamstwa. Świetnie się maskowałem z alkoholem, a wpadki były tylko nieliczne. Ale gdy one już były, rodzice za wszelką cenę starali się mnie uchronić od pijaństwa, od nałogu, eliminując mi towarzystwo. Ale mając już 18 lat, mieliśmy tyle zleceń, tyle zobowiązań, tyle umów, że było to niemożliwe. W tamtych latach nie ponosiłem żadnych konsekwencji picia. Graliśmy u różnych ludzi, mieliśmy różne znajomości. Nie mając jeszcze 19 lat, dostałem bilet do wojska i tu pojawiła się taka szansa, że wojsko mnie nauczy, że tam zmężnieje i zmienię się. Przyznam, że służbę przeżywałem ciężko, ale i tam zacząłem grać. Stworzyłem zespół i nagrałem piosenkę, która była wizytówką naszej jednostki. Przyznam, że bez alkoholu w wojsku nie potrafiłem funkcjonować. Tęsknota za domem paraliżowała mnie. A my graliśmy coraz więcej i coraz częściej. Nawet będąc w służbie graliśmy cywilne imprezy, na których wszędzie lał się alkohol. Parę dni po powrocie z wojska, a dokładnie w pierwszy weekend już z powrotem, zacząłem grać na zabawach. Po którejś zabawie zaproszono mnie do gór, gdzie poznałem swoją obecną żonę. Bardzo szybko zakochaliśmy się w sobie i tu również pojawiła się szansa, że dziewczyna mnie zmieni. Chcieliśmy jak najszybciej się pobrać i być razem. Podjąłem pracę, w tygodniu pracowałem, a w weekendy grałem. Kilka miesięcy później moja dziewczyna, a obecna żona, zaszła w ciążę i pobraliśmy się. Byliśmy przeszczęśliwi. Niestety ciągle towarzyszył mi mój przyjaciel alkohol. Zakładając rodzinę, pojawiły się obowiązki. I pierwsze konflikty pomiędzy nami. Byłem nauczony całkiem innego życia. Zaczęły do mnie docierać sygnały, że piję, że nadużywam alkoholu. Mimo, że w tygodniu nie piłem, tylko w weekendy grając na imprezach. Potem pojawiło się drugie dziecko i trzecie. Moja żona z małymi dziećmi modlili się za mnie, o moją zmianę, a ja u siebie tak naprawdę nie widziałem niczego złego. Pojawiły się wtedy pierwsze konsekwencje mojego picia. Co prawda pracy nie straciłem, bo nigdy się też nie zdemaskowałem w pracy, ale rozbiłem samochód. Nie potrafiłem już funkcjonować bez alkoholu.
Czekałem cały tydzień do weekendu, by móc się napić. W tygodniu byłem bezradny, a w weekend stawałem się innym człowiekiem. Zaczęliśmy się coraz bardziej kłócić. Pojawiały się pierwsze próby zaprzestania picia. Chciałem udowodnić sobie i innym, że tak naprawdę nie mam z tym problemu, że panuję nad tym. Ale tą granicę przekroczyłem już dużo, dużo wcześniej. Z perspektywy lat myślę, że byłem wtedy najgorszym ojcem, najgorszym mężem, jakiego można sobie wyobrazić. Zaczynało się coraz więcej konsekwencji mojego picia, zwolnienia lekarskie, symulując różne choroby, zatrzymania przez policję po różnych bójkach. I tak z biegiem lat było coraz gorzej. A podczas picia nie było już tak fajnie jak kiedyś. Nie było wesoło. Wszyscy wokół byli źli, tylko ja uważałem się za niewinnego. Były momenty, kiedy chciałem się zmienić. I to szczerze, ale nie potrafiłem. Zacząłem odczuwać lęk, budzić się o 3 w nocy i przeżywać przeogromny stres. Nieważne, czy to było w tygodniu, kiedy pracowałem, czy weekendy, kiedy piłem. Nie byłem w stanie zapanować nad przymusem picia i palenia papierosów. Zacząłem szukać pomocy w różnych instytucjach i u psychologa. Udawało mi się utrzymywać abstynencję w krótkich odcinkach czasowych, ale później z efektem jojo wszystko to nadrabiałem. Coraz bardziej stawałem się arogancki i opryskliwy, aż całkowicie straciłem kontrolę nad sobą. Zło, w którym tkwiłem, tak bardzo ogarnęło mnie. Zaczęły pojawiać się najgorsze myśli. Nie potrafiłem już żyć bez picia, ani dalej pić. Leżałem wypluty jak szmata. Mój światopogląd ograniczył się tylko do butelki przed sobą. Tego w tym momencie potrzebowałem. Myślałem, jak uwolnić rodzinę od tyrana i siebie od bólu, bo tak naprawdę za tym wszystkim krył się ogromny ból. Wtedy pierwszy raz w życiu pomodliłem się. Wiarę zatraciłem w wieku dziecięcym. W szafce miałem różaniec, który dostałem od babci, która ciągle wierzyła, że przyjdzie taki dzień, w którym się zmienię. Tylko z szacunku do babci trzymałem ten różaniec. Z całego serca zapragnąłem się zmienić. Nie wiedziałem, jak modlić się na tym różańcu. Wypowiedziałem słowa: Boże, jeżeli istniejesz, to zobacz, jak wyglądam. Podaj mi rękę i wyciągnij mnie z tego. To mój Pan, On wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan, On wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił. To mój Pan, On wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan, On wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił. Bóg wkroczył z całym majestatem, z całą siłą w moje życie. Nie było to tak, że następnego dnia obudziłem się i wszystko było inne, a ja jakby byłem w innym życiu. To również kosztowało wiele mojej pracy, a przy tym wielu upadków. Dzisiaj wiem, że osoby, które spotykałem, które w jakiś sposób mi pomogły, albo starały mi się pomóc, a ja tego nie widziałem, były skierowane właśnie przez Boga. Zacząłem gruntownie porządkować swoje życie, począwszy od leczenia odwykowego, od poznawania wartości wiary i od prostych modlitw, które odmawiałem jedynie w dzieciństwie. Moje życie zaczęło się zmieniać, a w mojej rodzinie zaczęły poprawiać się relacje. Każdy człowiek, który stanął na mojej drodze życia,
każda sytuacja, którą przeżywałem, w której uczestniczyłem, wiem, że była bardzo dokładnie zaplanowana przez naszego Stwórcę. Jeśli Go poprosisz, On z każdej sytuacji, nawet najgorszej, z której po ludzku nie widać wyjścia, On z każdej sytuacji potrafi wyciągnąć dobro. W roku 2012 rozpoczął się mój proces nawrócenia. Mówię proces, bo nie da się raz nawrócić. Nawrócenie to jest jak schody, to każdego dnia trzeba pokonywać, każdego dnia trzeba zdobywać i rozwijać swoją duchowość. Znajomy polecił mi słuchać księdza Pawlukiewicza. Mimo rozpoczętej drogi nawrócenia, nie do końca byłem zgodny z Kościołem, z zasadami, sakramentami. Ciężko mi było w to w ogóle uwierzyć. Słuchając księdza Pawlukiewicza, który wywarł na mnie ogromne wrażenie, zacząłem słuchać również innych kapłanów, m.in. księdza Piotra Glasa. Jemu również bardzo dużo zawdzięczam. Dzięki niemu nabrałem świadomości zagrożeń duchowych, o tym, jak bardzo ważne jest sakramenty życia w łasce uświęcającej. Bo tak naprawdę zło nigdy nie odpuści. On zawsze cierpliwie czeka na moment Twojej słabości. Taki było u mnie. W procesie nawracania miałem kilka upadków, ale z każdym, z płaczem wstawałem, wracałem do Boga, a Bóg z każdej sytuacji wyciągał coś dobrego. To ksiądz Piotr Glas zaszczepił we mnie Medjugorje, do którego tak bardzo zapragnąłem jechać. Nawet nie wiedziałem, gdzie to jest, w jakim języku tam mówią i jak naprawdę tam dojechać. Ale stopniowo, małymi kroczkami udało się. Pierwszy raz, drugi i kolejny. Dziś obecnie jeżdżę tam kilka razy w roku. Mam tam przyjaciół, którzy tam żyją, którzy mieszkają. I od kilku lat uczę się tego języka. Medjugorje to wyjątkowe miejsce. Wiem, że są ludzie, którzy mają podzielone zdanie na ten temat. Ale ja za każdym razem odczuwam tam taki spokój, taką miłość, taką łaskę. No i cuda, o których za chwilę opowiem. Kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy do Medjugorje, na parkingu podeszła kobieta, która była ubrana jak ze średniowiecza. Myślałem, że w takich ubraniach się tam chodzi. Z rozmowy wywnioskowałem, że zbiera pieniądze na dzieci. Uśmiechnąłem się i powiedziałem, ja sam mam dzieci. Ale moja wrażliwość nie pozwoliła, aby ta kobieta odeszła. Dałem tej kobiecie kilka monet. W kieszeni zauważyłem, że mam banknot papierkowy, który chciałem jej go jeszcze dać, ale gdy się odwróciłem, ona zniknęła. Kiedy pierwszy raz zorganizowaliśmy wyjazd męski z księdzem, kolega, który z nami jechał, miał manifestację demoniczną. Przy bliskiej parafii w Szurmancji miał modlitwę uwolnienia, a my, zanim przed modlitwą, mieliśmy gruntowną spowiedź po to, by uczestniczyć w tym w modlitwie wstawienniczej oraz fizycznie przytrzymać go podczas manifestacji. Wtedy tak naprawdę pierwszy raz dostrzegłem potęgę złego ducha, który nigdy nie odpuszcza i nie rezygnuje z człowieka. Ale skoro On jest, to jest i Bóg, który dał nam życie, który nas kocha i który zaplanował nas głęboko z miłością, zanim ten świat powstał. To dzięki Bogu dzisiaj żyję, a Ty słuchasz mego świadectwa. On jest wspaniały, On jest miłością, On jest wszystkim. I chcę Ci dać więcej, niż jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Pierwszą rocznicę mojej trzeźwości miałem przez świętą w Tihalinie. To około 20 km od Medjugorje. Byliśmy wtedy na męskim wyjeździe. Każdego z uczestników poprosiłem, by kupił mi dwa kartony papierosów, bo w Bośni i Hercegowinie były o wiele tańsze niż w Polsce. Wchodząc na mszę świętą w Tihalinie, stała figura Matki Boskiej, która miała żywe oczy. Złapałem ją za rękę, a w sercu usłyszałem głos: teraz rzuć papierosy. Msza święta była za mnie, w której deklarowałem swoją trzeźwość Bogu, ale tak naprawdę całą mszę kłóciłem się sam z sobą, jak mam zawierzyć te papierosy, skoro już tyle razy próbowałem i nie potrafiłem. Po zakończonej mszy świętej uklęknąłem i zawierzyłem swoje życie Maryi
oraz mój nałóg nikotynowy. W tym samym czasie moja żona, która była dokładnie 1300 km ode mnie, rzuciła papierosy. Jak sama twierdzi, w jej sercu coś wydarzyło się i przymus nikotynowy zniknął raz na zawsze. W trzeźwym życiu Bóg obdarzył nas kolejną trójką dzieci. Mamy ich 6. Idąc do przodu robiłem małe rzeczy, bo uważam, że człowiek jest w stanie tylko robić drobne rzeczy. Wielkich dokonuje Bóg. W Medjugorje widziałem mnóstwo uzdrowień. Byłem świadkiem wielu cudów. Ale nie jest to tak, że każdy jest uzdrowiony. Pan Bóg wie najlepiej, kto, kiedy i po co. Życie to droga do nieba. To tak, jak jadąc na wymarzone wakacje, ale za wszelką cenę nie chcielibyśmy tam dojechać. Życie to nieustanna walka z pokusami, ale i czas próby naszej wiary. Kilka lat temu w naszej rodzinie wydarzył się wypadek. 3-letni wówczas syn włożył pędzel młodszemu bratu do ucha. Jako rodzice nie byliśmy w stanie tego upilnować, skąd w ogóle wziął ten pędzelek i jak to się stało, to trwało tak szybko. W szpitalu diagnoza była straszna. Ponad 50% ubytku. Jedyne wyjście to przeszczep tkanki na rocznym dziecku. Znaleźliśmy autorytet w laryngologii dziecięcej, który miał podjąć się operacji naszego syna. Byliśmy pogrążeni w smutku. Wracając ze szpitala zauważyłem, że na drodze stoi stara kobieta. Zawróciłem samochodem, by ją zabrać, bo pomyślałem, że nikt może nie zatrzyma się i nie zabierze jej. Jak później analizowałem to, ta kobieta była bardzo podobna do tej, którą spotkałem w Medjugorje, a w samochodzie powiedziała, bym niczego się nie bał, tylko się modlił. Nocą położyłem się krzyżem i zacząłem się modlić. W sercu usłyszałem głos: Święty Szarbel. Nie znałem wcześniej tego świętego. Nocą szukałem w internecie, by dowiedzieć się cokolwiek na jego temat. W internecie wyczytałem, że Bazylika Świętego Szarbela znajduje się we Wrocławiu i można zdobyć w niej cudowny olej. We Wrocławiu miałem przyjaciela, z którym podróżowałem do Medjugorje i pomyślałem, że rano do niego zadzwonię, poprosząc go o pomoc, by mi załatwił ten olej. Następnego dnia, zanim zadzwoniłem do przyjaciela z Wrocławia, listonosz przyniósł list, a w nim był wacik z olejem świętego Szarbela. W ogóle niezrozumiała sytuacja, ale prawdziwa. Ja dopiero co miałem dzwonić w tej sprawie, a on już mi to wysłał. Jak sam twierdzi, kilka dni wcześniej leżał krzyżem i modlił się, a w jego sercu był głos, który nakazał mu posłać mi ten olej. Razem z żoną pobłogosławiliśmy syna i pomodliliśmy się. Na kolejnej wizycie, w której lekarz miał wyznaczyć termin operacji naszego syna, stało się również coś niewyjaśnionego. Nasz syn został całkowicie uzdrowiony. Z ponad 50% ubytku tkanki nie było nawet śladu. W pełni uzdrowiony. Kolejny cud, kolejna niespodzianka najukochańszego Ojca Boga. Zmieniałem wiele w życiu. Starałem się żyć z Bogiem, dla Niego, przez Niego. Pewnego dnia Bóg przyśnił mi się i zapytał, co zrobiłeś z darem muzycznym, który Ci dałem. Ogromnie wtedy się wstydziłem, nie mogłem skłamać i powiedziałem, tak naprawdę to nic. Przez pierwsze lata piłem, świetnie się przy tym bawiłem. Później już przestałem pić, ale dalej nic dobrego nie zrobiłem. Niedługo później zachorował mój znajomy i postanowiłem zrobić dla niego koncert charytatywny. Koncert zorganizowaliśmy, a potem kolejny dla innych ludzi i jeszcze następny. Dając przy tym świadectwo wiary. Którejś nocy o 3 obudziłem się, nie mogłem się ruszać i usilnie usłyszałem głos: jeżeli nie zaprzestaniesz tych koncertów, to sam zachorujesz. Nie dyskutując, zacząłem się modlić i powiedziałem: Boże, Twoja wola, jeżeli tak zechcesz, to przyjmuję to na siebie. To był głos nieprzyjaciela, tak jak w Medjugorje czuć łaskę i miłość. Tak i wtedy w tej nocy czułem strach i lęk. Po
postanowiłem zakończyć granie na imprezach, zacząłem nagrywać piosenki religijne. Po pierwszej religijnej piosence, którą umieściłem w internecie, zadzwonił w nocy do mnie człowiek, który, jak twierdził, nie wie, dlaczego to zrobił, dlaczego zadzwonił. Wywnioskowałem, że jest coś z nim nie tak. Zacząłem z nim rozmawiać, a on przyznał, że chce popełnić samobójstwo. Zapytałem dlaczego. Opowiedział mi o swoim dramatycznym życiu, a później ja poprosiłem, by on posłuchał mnie. Opowiedziałem mu swoje świadectwo. On uśmiechnął się i powiedział: w moim życiu jeszcze nie jest tak źle i nie zrobił tego. Uświadomiłem sobie, że jedna piosenka religijna przyniosła już taki owoc. Po kilku piosenkach w internecie skontaktowała się ze mną kobieta, która bardzo prosiła mnie, bym dowiedział się jak najwięcej na temat Katarzyny Szymon. Szczerze mówiąc, nigdy o niej nie słyszałem. Po kilku dniach poprosiła mnie, bym napisał dla niej piosenkę. Byłem bardzo sceptyczny wobec tego. Jestem bardzo ostrożny w sprawach duchowych, przynajmniej staram się taki być. Niewiele materiałów jest w internecie na temat Katarzynki, ale zaczęła mnie ta osoba wciągać. Dałem sobie czas, a ona ciągle mnie prosiła. Pojechałem na cmentarz do Katowic, Kostuchny, gdzie jest pochowana. I modląc się, na jej grób trafiłem za pierwszym razem, tak choćbym już tam był. Wracając do domu, byłem niesamowicie wyciszony, zdecydowany napisać piosenkę, ale sam w sobie powiedziałem, że za bardzo nie wiem, jakie słowa w niej mają być, o czym mam śpiewać. Następnego dnia o 5 rano, kiedy wstawałem do pracy, na mojej skrzynce mailowej w telefonie była nieodebrana wiadomość, a na niej był tekst. Jak sama twierdzi ta kobieta, Katarzynka tej samej nocy przyszła do niej i powiedziała, że mam problem z tekstem. Pojechałem do zaprzyjaźnionego księdza, co mam robić w tej sprawie. Kiedy jechałem do Częstochowy, modliłem się na różańcu i w pewnym momencie niebo oświeciło się na chwileczkę na biało-niebiesko. To było kolejne zjawisko niewyjaśnione i niewytłumaczalne. Kapłan, modląc się, przecinał wszelkie zło, które mnie dotyczy, ale to, co pochodzi od Boga, błogosławił. I w taki sposób właśnie powstała piosenka o Katarzynie Szymon. Kiedy zacząłem nagrywać tą piosenkę, bardzo źle się czułem. Takie sytuacje zdarzały się przy każdej religijnej piosence. Zazwyczaj, kiedy starałem się zrobić coś dobrego, zawsze byłem doświadczany przez zło, by mnie od tego odwieść. Jednak tym razem było inaczej. Zacząłem się coraz gorzej czuć. Poszedłem do lekarza, a ten skierował mnie na badania. Na USG wyszło, że w moim brzuchu, na mojej wątrobie jest 1,5-centymetrowy guz. Potem kolejny lekarz, który skierował mnie do specjalisty. Lekarze mówili, że taki guz do 2 centymetrów zazwyczaj jest łagodny, jednak nie było wiadomo, czy mój rośnie i ile już tak dokładnie ma. Fakt faktem było, że czułem się coraz gorzej, coraz słabiej. Kiedy robiłem materiał filmowy do piosenki o Katarzynce, pojechałem na jej grób i poprosiłem ją o wstawiennictwo w mojej sprawie. Parę dni później pojechałem do kliniki do lekarza specjalisty, który stwierdził, że żadnego guza nie ma. Ale mając dokumentację medyczną, w której 2 lekarzy stwierdzało jego obecność, on wysłał mnie na badanie tomografem komputerowym. W tym czasie opublikowałem piosenkę o Katarzynce, a po jakimś czasie przyszedł wynik z tomografii komputerowej, który mówił jednoznacznie, że żadnego guza nie ma. Na wszystko, co mówię, jestem w stanie udokumentować dokumentacjami medycznymi. To tylko kilka sytuacji, które stwierdzają, że Bóg istnieje, jest i że nas kocha. Ile potrzeba jeszcze sytuacji, byśmy uwierzyli bez końca, że On jest. Przyjaciółmi, z którymi tworzę zespół, jest policjant, który kilka lat wcześniej zakuł mnie w kajdanki, a dziś jestem chrzestny dla jego dziecka, on dla mojego. Zobaczcie, Bóg z każdej sytuacji potrafi wyciągnąć dobro. Często spotykam się również z ludźmi, którzy chcą ze mną polemizować, mówiąc, że noszenie krzyżyka, różańca czy obrazku świętych to tak naprawdę bałwochwalstwo.
jest napisane, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. I to prawda, czczenie jakichkolwiek figurek jest bałwochwalstwem. Ale zastanów się, czy masz osoby, które najbardziej w życiu kochasz? Czy masz żonę, dzieci? I czy masz ich zdjęcie w swoim telefonie? To teraz odpowiedz, czy czcisz swój telefon, czy po prostu kochasz te osoby, które są na zdjęciu. Bóg zna najskrytsze nasze pragnienia, marzenia oraz problemy. Nie przejmuj się, każdy człowiek je ma. Powinniśmy korzystać regularnie z sakramentów, bo sakramenty ustanowił sam Pan Jezus. To zwycięstwo szatana, kiedy wdrażamy w swoje życie ideologię. Księża to nie jest zawód, to są osoby wybrane przez Pana Jezusa. Nie oceniajmy ich, to Bóg ich oceni. Tak samo oceni Ciebie, za każde słowo, za każdą myśl, za każdy czyn. Dopóki tu jeszcze jesteś, może zmienić wszystko, bo nie znasz swojego dnia i swojej godziny. Z całego serca dziękuj Bogu za wszystko, nawet za te rzeczy, które według Ciebie nie są miłe, przyjemne, bo i w nich Pan Bóg ma swoje działanie. Mając kolizję samochodem, nie obwiniaj Boga, że musisz wymieniać zderzak, bo gdyby nie ten zderzak, minutę później mógłbyś mieć wypadek śmiertelny. Już teraz zaproś go do swojego życia, a ja chcę Ci życzyć wszelkiego dobra, które pochodzi od Boga. Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty oraz Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomasz Pińkowski. Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, i uwielbiam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając w imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, i uwielbiam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nic. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, wiarą w życie, wiarą w życie. Daj mi poznać swoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, wiarą w życie. Daj mi poznać swoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Nie dorówna Tobie nikt.